Witam serdecznie, Odyn z tej strony, jest ze mną Goldmaniek. Cześć, witam was wszystkich serdecznie. I moi drodzy, dzisiaj jesteśmy pod takim mostem. Albert Bridge. Albert Bridge koło Battersea Park. Bardzo piękny park. Ja ostatnio byłem po drugiej stronie tam. To co widzieliście w poprzednim odcinku, chociaż nie wiem co widzieliście w poprzednim odcinku. A dzisiaj się tutaj z Mańkiem przejdziemy. Ty tutaj jesteś pierwszy raz? Nie, jestem drugi raz. Drugi raz, także trzepiemy, zobaczymy co wyjdzie. A hejterami się nie przejmujemy. Dokładnie. Trzymajcie się i widzimy się przy jakimś kolejnym dołku. Otóż to. Moi drodzy, pierwszy sygnał. Ty co, żeś wykopał przed chwilą? 2 pi. A ja mam chyba 1 pi. Nie, 20 pi. 20 pi, moi drodzy. Jakie to brudne. A ten mów tam idzie. Tyle kilometrów, żeby kopać w mule. Ale to jest angielska moneta? Angielska, normalna. A jest, widzę. Tu jest, patrz. No, nie coś wie. Ładnego. Nie wiem, czy to jest kurde, tego nas nie zgubił. To jest chyba złoto, zobacz. To jest pendant. Jakaś zawieszka. Muszę cię zmartwić. Nie? It's... O kurde, tak się ładnie świeciło. Ale kurde, coś ci powiem. Może nie, pozłacany jest, skorpion jest, nie? Skorpion, ale fajnie. Ale kurde... Kiwie? Tak, mi ładnie, tylko myślałem, że pierścionek na początku. Ale kiwi... Ja nie wiem. To może być pozłacane, bo tak by złoto chyba nie zaszło, kurde, nie? Chyba, że naprawdę z słabej próby i by poleżało w morzu. Słonym bardzo, nie? No to taki, kurde... Skorpionek. No nic, zobaczymy w domu, może są jakieś próby, kurczy. Sygnalik i mamy monetkę. Oj, nie zaleje mnie? Nie zaleje mnie. Miejmy nadzieję, że jakaś fajna ta monetka będzie. Jakaś powyginana. O ty chamie ty! Ale chyba srebrna jest. Jakaś cienka strasznie. Kiwie, co to? Zaraz pokaż mi Maniusiowi. I mam chyba hamera, moi drodzy. Chyba. Bo nigdy nie wiadomo. Adam, na 90% uważam, że jest to hamer. Srebrna moneta. Także gratuluję ci. Nie przedwczesne, bo chłopie okaże się, że to jest podkładka jakaś. Nie, na pewno nie ze srebra. Na pewno to jest srebro. Zobacz. Tutaj ewidentnie widać coś. No może jak oczyści się, wiesz, w ciepłej wodzie albo coś, to może zejdzie ta narość. Ale to i tak wielka moneta jak na ten. No hamerki były duże, tak samo. Pokaż ją, cholera. Dla mnie to jest hamer, no. 90%, no 10%, no. No coś tu jest, no. Jakaś tarcza to może być. Tak, to może być Elizabeth jakaś, kurde. To będziemy czyścić. A cytryną dobrze? Nie, żadną tam cytryną. Sodą kaustyczną? Kredę. I to... Rybko, co ci się stało? Chodź tutaj, pomogę ci. Rybko, nie rzucaj się. Wracaj do Tamizy. Nie chcę cię uszkodzić. Rybka? Rybka wraca do Tamizy. Siup! Jak ty tam jesteś w stanie przeżyć? W tym mule! Ludzie. Rybka uratowana, jest hamer. Dobra, tu jest ten sygnał. 82 ładna. Chyba to jest to. Tak, to jest to. Tylko co to jest? To jest to? A no bank. Idziemy to wszystko przepukać. Wygląda to jak jakaś łuska i mam jeszcze 2 guziki. Poprzednie. Zaraz zobaczymy wszystko ładnie umyte. Co to jest? Uff, chyba. Już myję.
Pewnie, że ołów. Ołów! Jaki stary! Ojejku! A tu ładne guziki. Jeden i drugi. Zobaczcie, jaką Maniek ma furę. Wiecie, z jakiej to jest gry? To jest, proszę ciebie... Właśnie ja nie wiem. Czekaj, tam była galaktyka Andromeda, oni tam latali cały czas. I to był łazik. No, widzisz, tam był panie. Shepard. Kurde, ale zapomniałem, jak się ta gra nazywała, no. Zippo. I Zippo. Ale to sobie przypomnę, to wam powiem. Wy już pewnie wiecie, część z was. Ja tam nie. Cholera. Maniek sobie tam lata. A ja tutaj mam monetę. Widzicie ją? Widzicie? Tutaj jest, ale to jest współczesna. 2 pi. Nice to pi. Gdzieś na wierzchu. Moneta jakaś, no, jest pi. Pi? Po to przyjechałeś, nie? Pi, po to przyjechałem. Nie byle co, 1 pi. Ale to jest ładna moneta. Ale jaka? 2 pi. Ja? 2012. 10 pi. Tak? Ile to jest pi, bo nie widzę. Tu pi. Tu pens. I źli bedyś. Piękny. Piękny, piękny, piękny. Będę z niego jadł. Najpierw w mule trzeba wypukać. Jak się to nazywa dokładnie? Co? Jak się to nazywa dokładnie? To. Długopis, żeś znalazł. Papierosa? Ja. No nie, on jest dwie, co to jest? Jakiś, nie. A jak to wygląda z tej strony? Może długopis. No nie ma za co ciągnąć. A weź spróbuj odtegować. Nie mogę, się. Nie da się. A to jak się nazywa? To jest cybuch, kurde, niektórzy mówią, że to nie cybuch. I, ja i penny. Główka. Główka od faj. Główka od faj. Brodaty, ja nawet nie wiem, jak ty byś był zadowolony z tego. Ile tu jest ajzy, chłopie. Tego się nawet ruszyć nie da. A czyli trochę, trochę idzie, ale... Wchodził, ja bym wchodził, wyciągnął i jechał do. Ja, na garba by wrzucił. Jak jest bateria Samsunga, to będzie jakiś smartfon gdzieś tutaj. O, i tu jest ładny sygnał od razu, tylko... Nie wiem, czy to będzie bat... To nie jest telefon. To jest coś zjedzone. Chyba nawet moneta. Nie chyba, tylko tak. A kij wie, tak naprawdę. Ale zjedzone, no. Piękna 72 i widzę chyba 50 pi. O, tak. Piękna moneta. 97. 50 pi, czyli 2,50. Super! Z dedykacją dla hejterów. Patrzcie, jakie błotko, jaki muł. Jak budyń czekoladowy. Plum, 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 plum. A propos, syn od Mańka wziął kiedyś cegłówkę i w to pacnął. I cały był tym obwalony. A to jest takie fajne. Konsystencja budyniu. Kisielek. Pozdro dla hejterów. O nie! 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 Nie, nie! Dobra, dobra, jest git. Co żeś tam znalazł? Piękną monetę jakąś? Znaczy może czy piękną to nie wiem, ale zasrebrzyła, mówię. A ty, co to za moneta? Jakaś francuska chyba. Francuzy? No. Francuzy. Ja się przetrzyjczyłem, na chwilę ja schowam aparat. Dobra, czekaj. Psik. Psik. Wczoraj prane. Kurka wodna. Do not know. Jeden France. Frank. Jesteśmy już po wykopkach i moi drodzy, zaskoczyło nas, jak nie wiem, to, że tak szybko urosła ta woda. Bo miał być w ogóle o 11.20 low tide, tylko że dla innego miejsca. Dla innego mostu, kurde, który jest oddalony, nie wiem, może z
pół kilometra? Z pół kilometra, dokładnie. I koniec końców o 10.20 był low tide, a o 11.20 już musieliśmy wyjść. No, źle szukaliśmy, kurczę. No. 4 godziny? 3 godziny? 3 godziny. Coś takiego, ja może trochę później, z tego względu, że ja trochę no. później dolezłem. 3,5 godzinki, no. Coś koło tego, nie? No i zapraszamy na podsumowanie. Jesteśmy w środku pięknego parku Battersea w Londynie i chwal się tutaj, co ty znalazłeś, Maniek. No, jak bo ty żeś nawalił monet, jak nie wiem. Ja dzisiaj natrzepałem na przechodzonej miejscówce. 46 monet ogólnie. No. To nie wiem, czy tak. Nie, to jakaś... Patrzcie, tutaj jest... Zobaczcie, jaką szpetną monetę mają ci z Arabii. Jakieś takie wywijańce, a tutaj wiecie, wszędzie na świecie dają sobie jakieś, nie, jakieś twarze, jakieś orły, tarcze, a tutaj... To jest lampa Aladyna. Imbryczek jakiś taki. 10 eurocentów no. I jakaś francuska 1 franc, czy ktoś tam. No, ale tu mam, kurde, patrz, 20, 46, 80, 90 funt. Funt 15, no i tutaj. No i tutaj tych jedynek. Funt 50 może jest. No. Funt 50, no to jest prawie. Nie, 8 ale... zł tam plus minus. Trochę guziczków, plus ta jedna rzecz, która miała być złotem, a się okazała chyba pozłacaną miedzią, bądź mosiądzem. Zobaczcie, zipą mu wpadło i taka. Od szminki chyba. Szminka taka, tylko że tutaj jest to jakoś dziwnie lutowane. Ja myślałem, że to będzie bardzo stare. Tak mi się przynajmniej wydawało. No ale teraz chyba, ja nie wiem, szminki nie używam. No, broszka jakaś, tak? Tak mi się wydaje, że to jakaś kurde broszka. Nie wiem, to jakaś... Oj. Jakaś brosza może. To już wiem, jak się nazywa. To jest, proszę was, łazik z Andromedy, dokładnie z Mass Effecta. Tam to kapitan Shepard był i tak dalej. To grałem wszystkie części. Zobacz jakie te monety. Tak, bo one wybuchają, tak jak ty mówiłeś, nie? Bo one są powlekane, powlekane są miedzią, a w środku są żelazne i wybuchają po jakimś czasie. I taki jakiś pojemniczek. To nie wiem. Ale piękny, złotawy. Taki jak Budda, którego może zobaczycie, jak będę wracał, może zrobię ujęcie. No i śmieciury. Śmieciury Manika. No ale jest, no ołów, chłopie, kurde, dla mnie to nie śmieć. Nie no, ołów mam zawsze, kurde, wszystko zostanie, jak to mówi, recykling. Recykling będzie, dobra. I przechodzimy do moich fantów. Ja tych monet nie nawaliłem tak dużo. Patrzcie, ja mam 5 takich brzydkich. Tutaj mam 2 pensówki, 20 pensówki. To jest ilu pensówka? One penny taki ładny i dwie piątki. Ale 50 targnąłem. To widzieliście zresztą, ta 50 mi się podoba, bo jest strasznie charakterystyczna. Ponadto jakieś tutaj pierdołki ołowiane, trochę guzików, jeden guzik jest ładny. Zresztą mógłbyś mi powiedzieć, może coś wiesz o tym guziku, patrz, o tym guziku, zobacz. Ja tu jeszcze pokażę ludziom jakieś śrubki, pierdółki. To jest taki Libery baton. A tu mam orzecha z miedzi. Żołędzia. Żołędzia, orzech. No. A patrz na to. Jakiś lew tam jest. Zobacz, złotawe takie. Libery, ta? Libery baton, no. Libery, czy coś takiego. No i... No i kurde, fant, no. Adam, gratulacje, bo to okazało się jednak być hamerkiem. Prawdopodobnie tak. Elizabeth I, 1500 któryś tam rok. Ja jeszcze wam pokażę go, jak go wyczyszczę lepiej, bo próbowaliśmy tu z Mańkiem go wyczyścić, ale niestety tylko jakąś tam ten shield widać, czy co to tam jest, jakieś tak, lwy tam dojrzał Maniek, ale ja tu lwów nie widzę. No i też pierwsza fajka mi się udało znaleźć, raczej ten, no, powiedzmy, no, końcóweczka. No. Także ja jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Opadłem z sił na samym końcu, bo jednak się przestawiłem z nocek na rano i trochę mnie to, że tak powiem, kosztowało energii. Dobra, teraz jeszcze pogadamy. To wszystko z naszej strony. Jest Hammer, jest Maniek. Żegnamy się. Dziękuję, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Golden Maniek, hejka. I co, zapraszam na kolejny odcinek, który się ukaże albo za 2, albo za 3 dni. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, cześć.